Jak budowaliśmy pomnik, pojawiały się słowa: po co to robicie? Za chwilę się zmieni i znowu będziecie burzyć, budować komu innemu. Na pomniku znalazły się słowa o obrońcach niechcianych, o goryczy zwycięstwa, bowiem wielokrotnie zastanawiałem się, co czuli żołnierze Armii Krajowej. Ponad 5 lat walczyli z okupantem hitlerowskim. Zostali zdradzeni w Teheranie przez aliantów zachodnich, sprzedani Stalinowi w Powstaniu Warszawskim, prześladowani przez NKWD, przez UB. W końcu zabrano im ich dorobek bojowy, przypisując do albo Armii Ludowej, Gwardii Ludowej czy Batalionu Chłopskim. Oświęcim. Małe miasto na pograniczu Śląska i Małopolski. Przed wojną nosiło miano Oświęcimskiej Jerozolimy. Liczyło nieco ponad 14 tysięcy mieszkańców, z czego prawie 60% stanowili Żydzi. Oświęcim, jeżeli chodzi dla mnie, został i zostanie zawsze miejscem, do którego dobrze wracać. Byłam bardzo, bardzo zakorzeniona. Właściwie miejsce to prawdopodobnie bardzo odpowiadało mojej naturze i było to może, jakby powiedzieć, moja natura była z Oświęcimem związana, Oświęcim z moją naturą. I miałam bardzo dużo koleżanek Polek. Przychodzili do nas, nie było nic między nami. I wyjeżdżaliśmy, szliśmy do lasu po grzyby i szukaliśmy poziomki u nas były. Ja uważam, że nasze życie było o tyle piękne, że my jako Żydzi nie obawialiśmy się niczego. Tańczyliśmy, bawiliśmy się. Kto przypuszcza, że wybuchnie wojna? Już 3 września 1939 roku wojska niemieckie wkroczyły do Oświęcimia. Hitlerowcy natychmiast zaprowadzili nowy ład. W połowie września zmieniono nazwę miasta na Auschwitz i przyłączono do Rzeszy. Bo my byli tak zdeprymowani, wiecie, w tym 39 roku. I miał taką piękną kompanię, 212 takich fajnych ludzi, Polaków, takich fajnych żołnierzy, szereg oficerów, 11 podoficerów i 212 żołnierzy, wspaniałych armat, 16 i choroba, i to wszystko diabli szlak, za przeproszenie państwa to trafił, a ja tu będę teraz się w jakiś bawił, konspirację. Ja trochę wrogiem trochę był z początku. Jan Warzyszek był pierwszym z partyzantem Rzeczypospolitej Polskiej. Był pierwszym człowiekiem, który z bronią w ręku w 1939 roku wrócił do Oświęcimia i od razu rozpoczął działalność partyzancką. W tym czasie niemieckie władze przyjęły ostry kurs wymierzony w ludność polską i żydowską. Wzmagał się terror. Intensywnie pracowali niemieccy planiści. W ich wizjach Oświęcim zajął centralne miejsce. Późną wiosną 1940 roku na polecenie Reichsführera SS Heinricha Himmlera w dzielnicy Zasole na terenie byłych koszar hitlerowcy założyli obóz koncentracyjny KL Auschwitz. Komendantem obozu został Rudolf Hess. Natychmiast zażądał od gminy żydowskiej 300 mężczyzn do robót przy porządkowaniu byłych koszar.
14 czerwca umieszczono w Auschwitz pierwszych więźniów. Było to 728 Polaków przywiezionych z więzienia w Tarnowie. 6 lipca uciekł z obozu pierwszy więzień, Tadeusz Wiejowski. Pomogli mu polscy robotnicy cywilni zatrudnieni przez niemieckie firmy, członkowie konspiracyjnego Związku Walki Zbrojnej. W jednym z pism komendant Höss zauważył: okoliczna ludność jest fanatycznie polska, gotowa do każdej akcji przeciwko znienawidzonym SS-manom, a każdy więzień, któremu uda się zbiec, otrzyma natychmiastową pomoc, gdy dotrze do pierwszej polskiej zagrody. Erich von dem Bach-Zelewski, wyższy dowódca SS we Wrocławiu, nakazał więc oczyszczenie terenu w promieniu 5 km oraz rozstrzeliwanie podejrzanych osób zbliżających się do obozu. Brzezinka 403, a to jest obecnie Młyńska, blisko dworca. I tato właśnie z trudem wielkim wybudował dom w 1938 roku. Mama pomagała, nosiła. Jezu, to były ciężkie czasy dla tych młodych ludzi. I tam w tym domku mieszkaliśmy aż do wojny. Gdy zaczęli tworzyć obóz, wszyscy zostali wysiedleni z całej okolicy w ogóle do Soły. W bezpośrednim sąsiedztwie Lagru mieszkało 1200 Polaków. Pierwsza fala wysiedleń miała miejsce w czerwcu i lipcu 40 roku i objęła część dzielnicy Zasole, określanej później jako pierwsza strefa obozu. Kolejne wysiedlenia nastąpiły w listopadzie, a całą akcję oczyszczania Zasola z polskiego elementu zakończono 1 kwietnia 41 roku. Za 20 minut pakować się, co zdążył kto. Co kto zdążył spakować, to miał. A wiele rzeczy zostawało, trzeba było Esmanowi oddać klucz. Zapukane w drzwi i przyjechało dwóch żołnierzy, dwie furmanki i kazali się nam pakować. W memoriale sporządzonym po wojnie przez wysiedlonych czytamy: wysiedlenie nastąpiło bez uprzedniego ogłoszenia, bez oficjalnego rozporządzenia, nagle. SS-mani wpadali do domów i w sposób iście germański nakazywali opuszczać budynki w trybie natychmiastowym. Terror i dwa słowa: raus i sofort. My dzieci, ja byłam 10-letnia dziewczynka, najstarsza w domu. Co było, to nas ubierała. A mama zaszła pakować. A tacie żołnierz kazał stanąć do kąta. Bardzo wielu Polaków zostało, zwłaszcza w latach 1940-41, wysłanych na roboty do Rzeszy. Dla wielu z nich była to żelazna tragedia. Z licznej rodziny mojego dziadka, wszyscy bracia, za wyjątkiem jednego, ostatecznie zostali wywiezieni do Niemiec. 1 marca 1941 roku Himmler wizytował KL Auschwitz i podjął decyzję o budowie kolejnego obozu w Birkenau oraz gigantycznej fabryki chemicznej w pobliskich dworach. Oznaczało to kolejne masowe wysiedlenia okolicznych miejscowości. Od 8 marca do 12 kwietnia 1941 roku wysiedlono kolejno mieszkańców Pław, Harmęż, Boru, Bud, Rajska, Tarnic, Broszkowic i Brzezinki. To był teren znajdujący się już na obszarze Rzeszy, ale jednak zamieszkałem przez Polaków. W związku z tym można było bezkarnie rabować ziemię i mienie okolicznych mieszkańców bez wypłacania odszkodowań. Żeby pozyskać mieszkania dla niemieckich pracowników IG Farben, deportowano do gett w Sosnowcu i Chrzanowie wszystkich oświęcimskich Żydów. I zaczęło się wysiedlenie. Pracowały nocami, dniami ładować na te wozy, jeszcze pozwalały ludziom brać rzeczy. I oni przeważnie jechały do Będzina, Sosnowca. Większość z nich zginęła później w KL Auschwitz. Niemieckie władze okupacyjne prowadziły również akcje wysiedleńcze z Bielan, Osieka, Nowej Wsi, Piotrowic, Polanki Wielkiej, Witkowic i Zatora. Akcje wiązały się z realizacją tzw. polityki umacniania Niemczyzny na terenach zaanektowanych przez III Rzeszę.
Miejsce wysiedlonych zajmowali osadnicy niemieccy. Bo wszystkie zwierzęta, były krowy jakieś, był koń chyba wtedy jeszcze, ale wszystko żeśmy zostawili temu Niemcowi. A myśmy tylko to, co na wóz żeśmy potrafili złożyć, to zabraliśmy ze sobą. Marne to było wyposażenie, okropne marne. Wysiedlenia dotknęły kilkunastu tysięcy mieszkańców ziemi oświęcimskiej. Na zajętym obszarze władze obozowe przejęły cały inwentarz żywy i ruchomy oraz wszystkie nieruchomości. Domy w większości zburzono. Doliczyłem się około 1200 domów we wsiach wokół obozu, które zostały zburzone w latach 1941-1942. Później jeszcze w roku 1943 jakieś co kilkadziesiąt domów również. Część wysiedlonych wywieziono na przymusowe roboty do Niemiec, część do Generalnej Guberni w okolice Gorlitz. Większość rozlokowano w sąsiednich miejscowościach, gdzie przeludnienie było ogromne, ale wokół Auschwitz powstała martwa strefa. Starsi ludzie to przeżywali bardzo. Płacz, lament był okropny. A taka sąsiadka to przez noc osiwiała. Całkiem. Mało, że nie straciła zmysłów. No, ludzie rozpaczali w niesamowity sposób, jak to zostawić wszystko. No, w ten czas przesiedlali 3 razy. Z miejsca na miejsce. W ramach polityki umacniania Niemczyzny na terenach zaanektowanych przez III Rzeszę, gospodarstwa wysiedlonych polskich rolników zajmowali niemieccy osadnicy z Ukrainy, Bukowiny i Besarabii. Architekci i urbaniści już pracowali nad wizją nowego miasta. Po usunięciu wszystkich Polaków miało się stać wzorcem osadnictwa oraz bastionem Niemczyzny na wschodzie. Materiały z wyburzonych domów wykorzystano przy budowie obozu Birkenau. Zarządzany przez Hessa KL Auschwitz stawał się największym niemieckim obozem koncentracyjnym i zagłady. Przy budowie potężnej fabryki kauczuku syntetycznego zatrudnionych było ponad 500 niemieckich firm, które chętnie korzystały z niewolniczej pracy więźniów obozu oraz robotników przymusowych z okupowanej Europy. Oświęcim zmienił się całkowicie. Po kilku latach od rozpoczęcia wojny, w 1943-1944 roku, Polaków tutaj w Oświęcimie zamieszkiwała mniejszość, 3-4 tysiące mieszkańców, ale poza tym wiele tysięcy innych osób, Niemców, około 8 tysięcy cywili, poza tym Francuzi, Belgowie, Chorwaci, Czesi, Norwegowie, Holendrzy, Belgowie, Hiszpanie, 2 Portugalczyków, 40 Arabów. No, trudno mówić, że owi obcokrajowcy odegrali jakąkolwiek rolę w informowaniu świata o zbrodniach w Auschwitz. Jak nas wysiedlili, dom stał opustoszały. Wszystkie domy, nikogo nie było. Ale Niemcy zaczęli sprowadzać swoje rodziny, esmani. U państwa Stupków mieszkał szef krematorium MOL. Wokół obozu powstało osiedle dla oficerów i podoficerów SS. W wielu domach jako służące były zatrudniane młode Polki. Cięższe prace wykonywali więźniowie obozu. Komenda obozu organizowała życie kulturalne dla żołnierzy i ich rodzin. Odbywały się koncerty w budynku obozowej kuchni. Występowały trupy teatralne. Przygotowywano poranki dla dzieci. Esesmani w ogromnej większości byli zadowoleni ze swojego losu, ponieważ alternatywą była oczywiście służba na froncie wschodnim, a być może w jakimś innym, mniej bezpiecznym garnizonie w Europie. Horst Fischer, lekarz SS, po pracy przy selekcjach Żydów w Birkenau lubił odpoczywać w towarzystwie żony w domowym zaciszu.
Gerard Palicz, pierwszy z prawej, z ukochaną córką Helgą, zajął dom po wysiedlonych Kapcińskich. Po pracy przeprowadzał egzekucję przez rozstrzelanie pod ścianą śmierci. Z pasją oddawał się życiu rodzinnemu. Hodował gęsi. Rudolf Höss przejął okazały dom w pobliżu obozu. Hedwig, jego żona, była bardzo zapobiegliwa. Z dóbr odebranych zagazowanym Żydom czerpała pełnymi garściami. Opuszczając Oświęcim z dobytkiem, który ledwo mieścił się w czterech wagonach, miała stwierdzić, że w Auschwitz chciałaby żyć i umrzeć. W kotelnicy przy siłku Międzybrodzia Bialskiego na Żywiecczyźnie SS-mani odpoczywali z dala od dymiących kominów krematoryjnych i uciążliwych obowiązków. Zachowane fotografie pokazują beztroski obraz wypoczywających katów. Początkowo pobyt w takim ośrodku był związany ze szkoleniami ideologicznymi. Czyli jednocześnie wypoczynek, a z drugiej strony umoralnianie SS-manów. Tam prowadzone wykłady pod hasłem bestialskie metody prowadzenia wojny powietrznej przez Angloamerykanów. Albo los niemieckich jeńców wojennych w sowieckiej Rosji. SS-mani do kościoła nie chodzili. Adolf Hitler nie krył swojej niechęci do wiary i religii, wypowiadając się w tej kwestii zdecydowanie. Można być albo Niemcem, albo chrześcijaninem. Niechęć do religii przybierała często formę irracjonalnej nienawiści. W wysiedlanych domach palono krzyże i obrazy. W Bielanach na Kańczudze prowadzący wysiedlenia Niemcy strzelali do stojących przy drodze kapliczek. Ślady po kulach widoczne są do dziś. W Oświęcimiu zburzyli pomnik świętego Jana Nepomucena. Spalili także i zrównali z ziemią największą synagogę. Niemieckie władze policyjne prześladowały księży. Gestapo zorganizowało akcję pokazową mającą unaocznić mieszkańcom Oświęcimia, że ich kapłani, ksiądz Jan Skarbek i ksiądz Władysław Gross, do których mają tak wielkie zaufanie, w rzeczywistości opływają w dostatki, kiedy innym się nie przelewa. Prowadzono rewizję w plebanii, wyciągnięto tam z jakichś szaf artykuły żywnościowe, które się tam znajdowały i owi księża w dość poniżający sposób musieli je prezentować SS-manom czy gestapowcom, którzy robili zdjęcia i też Polakom, których ci tam zegnano. Zdarzały się przypadki poniżania księży proboszczowi oświęcimskiemu, zawiązano na szyi sznurek i prowadzono go jak zwierzę, kazano im iść na dworakach i szczekać jak psy. Ksiądz Jan Skarbek koordynował akcję pomocy więźniom, za co został aresztowany. Ksiądz Władysław Gross był kapelanem obwodu oświęcimskiego Armii Krajowej. Polacy poddawani byli różnorakim rygorom i represjom wynikającym z sąsiedztwa obozu koncentracyjnego. Za pomaganie więźniom groziły poważne reperkusje, do aresztowań całych rodzin i kary śmierci włącznie. W czerwcu 1942 roku z komanda pracującego nad Sołą uciekło trzech więźniów, zabijając SS-mana. Na rozkaz szefa gestapo, Maksymiliana Grabnera, więźniowie z komanda zostali straszliwie pobici. Pobito również robotników cywilnych i pięciu z nich aresztowano jako podejrzanych o pomoc w ucieczce. Na drugi dzień, 14 czerwca w 1942 roku, 200 więźniów Polaków zostało rozstrzelanych pod ścianą Strocy. Rozstrzelano także pięciu robotników cywilnych oraz 10 wybranych losowo mieszkańców Oświęcimia. W ramach represji, w ramach zastraszenia, żeby mieszkańcy Oświęcimia nigdy nie próbowali pomagać więźniom. KL Auschwitz od samego początku budził zainteresowanie dowódców polskiego podziemia. Już we wrześniu 1940 roku trafił do obozu z tajną misją rotmistrz Witold Pilecki. Pilecki stworzył w obozie wojskową konspirację. Wysyłał na zewnątrz raporty o zbrodniach.
Meldunki te trafiały do Londynu. W tym też czasie kontakty z więźniami obozu nawiązał Jan Wawrzyczek. Także już tym pierwszym więźniom pomagałam, a już w blokach kolejowych to już była naprawdę bardzo zorganizowana akcja. Wszyscy mieszkańcy się składali, bo jedna rodzina nie była w stanie tego zrobić. No i wtedy gotowaliśmy już zupy. KL Auschwitz był bodaj jedynym niemieckim obozem koncentracyjnym i zagłady, którego więźniowie mogli liczyć niemal na powszechną, spontaniczną i zorganizowaną pomoc. To było nasze życie, ta pomoc więźniowa. 20 kromek z jednego chleba się kroiło i to właśnie można było nakarmić dość dużo osób. Zosia Zdrowak pochodziła z biednej rodziny. Będąc jednak świadkiem nieludzkiego traktowania więźniów, postanowiła zaangażować się w sąsiedzką pomoc. Niektórzy SS-mani dawali się przekupić i zgadzali się na dokarmianie więźniów. Zosia Zdrowak poznała Stanisława Furdynę, zawodowego żołnierza, członka obozowej konspiracji wojskowej. Dom Zdrowaków stał się miejscem prowadzenia działań konspiracyjnych, a więźniowie mogli spotykać się tam potajemnie z rodzinami. Ośmioletni Henryk Noworyta, syn piekarza, miał płaszcz ze specjalnie naszytymi, przepastnymi kieszeniami. Uważaj, synku, bo jak cię złapią, to nas wszystkich zabiją. Ojciec wysyłał go, aby podkładał chleb dla pracujących więźniów. Liczył na to, że SS-mani nie będą strzelać do dzieci. Chłopiec nieraz został pobity przez Niemców. Ryzykował jednak nadal, bo jak sam wspominał po wojnie, ktoś musiał pomagać tym biednym ludziom. W badaniach, które były prowadzone w muzeum, udało się ustalić, że około 1200 osób z Oświęcimia najbliższej okolicy takiej pomocy udzielało. Było ich pewnie więcej. Wszedł, jak się później okazało, Jasiu Wawrzyczek. Jak on się pokazał między tymi domami, to ciocia mówi: Boże kochany, jak ty się nie boisz? A on stanął tak obok mnie, zwrócił się do cioci, otworzył marynarkę i powiedział: ja tanio swojej skóry nie sprzedam. Przyszedłem się przespać. Pan Wawrzyczek był bardzo wspaniałym człowiekiem, strasznie serdecznym, bardzo serdecznym. Na tym terenie nie mogło być Hubala, nie mogło być Ponurego. Tu musiał być ktoś taki właśnie jak Wawrzyczek, człowiek, który się stąd wywodził,
który miał trochę fantazji tej przysłowiowej ułańskiej, że zdecydował się na pracę konspiracyjną, zwłaszcza po roku 40, kiedy było jasne, że Niemcy zakładają tu obóz koncentracyjny. To jest takie bardzo charakterystyczne dla Sosienek, że nie mieli leśnych baz, tak jak w Górach Świętokrzyskich. Tego tu po prostu nie było. To byli zwykli ludzie, pracownicy niemieckich firm czy u niemieckich gospodarzy, stawiający się w zasadzie tylko i wyłącznie na wezwanie swojego dowódcy w miarę możliwości, bo oni też nie mogli swoim działaniem wzbudzać podejrzeń Niemców. Teren przeobozowy był wyjątkowo niebezpieczny. Nasycony dużymi siłami niemieckimi, konfidentami, Volksdeutschami, a tu jest jakiś fenomen, że wprawdzie nieliczny oddział, bo szacuje się, że liczba członków oddziału Sosienki wahała się w granicach od 50 do 80 i w zasadzie ten oddział i jego dowódca przetrwali pobyt pod obozem. I to przysięgę, tak pamiętam. No, przysięgi. W imię Boga Wszechmogącego. W obliczu Boga Wszechmogącego. W obliczu Boga Wszechmogącego. I Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej. Kładę swe ręce na ten święty krzyż. Kładę swe ręce na ten święty krzyż. Znak męki i zbawienia. Znak męki i zbawienia. I przysięgam. I przysięgam. A potem ten oddział w dużej mierze został wzmocniony uciekinierami z obozu Auschwitz. Ci doskonale znali SS-manów, ich zwyczaje i też potrafili tu umiejętnie w wielu wypadkach działać pod obozem. Decyzję o pozostaniu w Sosienkach podjął Wasil Mlawić, jeden z Jugosławian zbiegłych po zbrojnym starciu w lesie. Szeregi żołnierzy Wawrzyczka zasilił także zbiegły w 1943 roku spod obozu w Jawiszowicach Żyd Józef Prim z Brna. Odnaleziono go nieprzytomnego. Żyje? Żyje. Bierzemy go. Po 7 miesiącach leczenia pozostał w oddziale Sosienki, przyjmując pseudonim Srul. Z obozu było widać pobliskie Beskidy. Więźniom kojarzyły się one z wolnością. Tam, w lasach Wielkiej Puszczy, stacjonowała kompania AK Garbnik. Oddział ten ściśle współpracował z porucznikiem Wawrzyczkiem i Sosienkami. Do niego wiodły szlaki organizowanych przez AK ucieczek. Tam znajdowali schronienie ci, którzy nie mogli wrócić do domu. Prowadzili życie leśnych partyzantów, zdobywali potrzebne w walce umiejętności. Panowie, zbiórka za 5 minut! Pluta na wywuje!
Dopóki Niemcy stosowali odpowiedzialność zbiorową, Sosienki nie organizowały ucieczek z obozu, a jedynie pomagały tym, którzy uciekali na własną rękę. Później wyspecjalizowały się w tej dziedzinie. Co trzecia udana ucieczka z KL Auschwitz była ich dziełem albo odbyła się przy ich pomocy. Wszystkie ucieczki zorganizowane przez Sosienki były udane. W wyniku tego pod koniec 1944 roku wśród partyzantów Sosienek i Garbnika było kilkudziesięciu uciekinierów – Polaków, Rosjan, obywateli Jugosławii, Żydów. Wiele akcji Wawrzyczka miało brawurowy charakter. Zosia Zdrowak, która sprzątała w baraku NSDAP w pobliżu obozu macierzystego, przerzuciła mundury SS, w które mieli się przebrać więźniowie znający dobrze język niemiecki. Września 1944 roku dwóch fałszywych SS-manów wyprowadziło czterech więźniów z zamkniętej strefy przyobozowej. Chwilę grozy przeżyli, mijając się z grupą żołnierzy maszerujących na strzelnicę. W umówionym miejscu spotkali młodego człowieka nucącego melodię jednej z kolęd. Było to uzgodnione hasło dla przejęcia uciekinierów przez łączników AK, Zofię Gabryś i Mariana Mydlarza, którzy przekazali ich do kwatery partyzantów znajdującej się w domu Jedlińskich w Łękach Zasolu. Rodzina Jedlińskich w Łękach Zasolu od samego początku konspiracji była bardzo czynnie zaangażowana w jej działalność. Od samego początku funkcjonowała w ramach Związku Walki Zbrojnej, później w ramach Armii Krajowej. Dom stał się no nie tyle meliną partyzancką, co w zasadzie był lotnym sztabem i obwodu oświęcimskiego Armii Krajowej i samego oddziału Sosienki. W całości rodzina była zaangażowana w działalność konspiracyjną. To nie tylko seniorzy rodu, czyli Helena i Jan, ale również i siedmiu synów, którzy nosili wspólny pseudonim Budrysy. I niektórzy się wyśmiewali, że również pies był w konspiracji, bo szczekał tylko na Niemców, którzy podchodzili pod okna Orlego Gniazda. W tym domu mieściła się kryjówka zrobiona z pieca chlebowego, której no, niejednokrotnie schronienie znajdował sam Wawrzyczek, ale również i Jan Jedliński, który był poszukiwany przez gestapo w pewnym okresie. I kryjówka zorganizowana była również w zabudowaniach gospodarczych, ściśle mówiąc w stodole, bardziej pokaźna, bo tam mogło rzeczywiście schronienie znaleźć od kilkunastu do kilkudziesięciu ukrywających się. Z tej kryjówki dość często korzystali byli więźniowie Auschwitz, uciekinierzy, którzy no, dochodzili do zdrowia, przede wszystkim odrastały im włosy, którzy czekali na fałszywe dokumenty i albo byli odprowadzani do guberni, albo decydowali się na dalszą walkę w partyzantce, więc odprowadzano ich wtedy do oddziału Garbnik. Marcin Dziubek mieszka w pobliżu dawnej kwatery Sosienek. Stara się wydobywać z cienia zapomnianych bohaterów. A ilu więźniów przewinęło się tutaj przez to Orle Gniazdo? No ja dokładnie nie wiem, ale prawdopodobnie powyżej 70. Tu komenda się mieściła całego ruchu oporu. Gro, 95% ruchu oporu to w tym domu znalazło początek. Od grudnia 1939 roku był głównym punktem organizacyjnym i był tym siedliskiem tego ruchu oporu przez całe 5,5 lat. Bo ja pracowałem w kopalni jako 12-letni chłopak, a miałem się zmusili. No to miałem taką, że w wolnych chwilach, jak było trzeba coś załatwić, pojechać gdzieś tego, to ja to musiał wszystko załatwić. I Wawrzyczek mi wierzył w to wszystko. Moja to robota już była. Ja nie byłem w oddziale. Ja nie byłem zaprzysiężony. Jeśli była broń,
przyniesiona do nas, czy była w stodole, czy była w chlewie, jak się to mówi, czy krowach, pod żłobem, to tatuś albo dziadek przychodził na piszczel od więcierzy, zakładał i podnosił mi snopki. Ja tam u góry siedziałem, tam były taśmy i pistolety, Browningi, mieli niemieckie rowery, mieli te mundury oficerskie, no mówili po niemiecku, to jest wiadomo, i dostali nowy przydział rzutu amerykańskiej broni, która się nie mieściła do kabur niemieckich. Żeby kabury nie były puste, jak pojadą na akcję, to tatuś dorabiał im z klocków drzewa takie pistolety, na czarno to było pomalowane, pamiętam. Strzelam! Strzelam! 18 października 1944 roku partyzanci Sosienek, Antoni Wykręt i Stanisław Furdyna, także uciekinierzy z obozu, uwolnili między Rajskiem a Budami Stanisława Zygułę i Mariana Szajera. Przebrani za SS-manów z Politische Abteilung, obozowego gestapo, przejęli więźniów od eskortujących ich żołnierzy. Równie ważnym zadaniem Sosienek było zbieranie informacji o obozie, dokumentowanie niemieckich zbrodni i informowanie o nich świata. Za wywiad i kontrwywiad odpowiadał Franciszek Hoszek, pseudonim Beethoven, z Jawiszowic. Człowiek tajemniczy, ale bardzo sprawny, który zbudował sieć informatorów, łączników i kurierów. Jak wspomina Zygmunt Walter, pseudonim Jankę, szef sztabu Okręgu Śląskiego AK, co dwa tygodnie wysyłane były raporty do okręgu o sytuacji w obozie. Informowano w nich o wszystkich ważniejszych wydarzeniach. Na przykład, że 6 czerwca 1944 roku zagazowano około 6 tysięcy węgierskich Żydów. O budowie nowego krematorium. Podano też listę zbrodniarzy obozowych, skład załogi, miejsca zakwaterowania. Gestapo dokładało wszelkich starań, by rozbić przyobozową konspirację. Kupę lat to nie mogłem nawet o tym mówić. Jakież to było okrutne. Tak ręce tu skute i tu, a tu taki drąg podnieśli i zawiesili na takim koźle i bili. Pod koniec 1944 roku czterech uciekinierów z Auschwitz było na kwaterze u zdrowaków w miejscowości Brzeszczebur. Niespodziewanie zostali otoczeni przez SS-manów. Doszło do walki. Trzech z nich, w tym Stanisław Furdyna, zginęło. Antoni Wykręt został pojmany. SS-mani aresztowali też rodzinę zdrowaków, ich lokatora oraz mężczyzn najbliższych sąsiadów. Aresztowani zostali umieszczeni w bloku 11. Kiedy wieziono ich do obozu, Antoni Wykręt wyskoczył z ciężarówki i zbiegł. W areszcie bloku 11 przebywali więźniowie policyjni. Byli to mieszkańcy rejencji katowickiej ujęci przez placówki gestapo, przeważnie za działalność w ruchu oporu. Po ciężkich przesłuchaniach stawali przed sądem doraźnym, który działał od lipca 1942 do stycznia 1945 roku. Z praworządnością nie miał on nic wspólnego. Rozprawa sądu doraźnego trwała krótko. To mogło być 2-3 minuty. Oskarżony wchodził, sprawdzano personalia, datę urodzenia, ogłaszano wyrok śmierci. Z
skazańców natychmiast rozstrzeliwano pod ścianą straceń. Szacuje się, że 3000 więźniów policyjnych skazano na karę śmierci. Zofia Zdrowak mijała się na korytarzach ze swoją matką, która z trudem rozpoznawała pobitą w czasie przesłuchania córkę. On z Indii, partizane! Gadać! Gadać! Przeglądałem napisy, które więźniowie pozostawili w areszcie bloku obozowego i wśród tych napisów w jednej z cel w podziemiach bloku śmierci znalazłem napis Zofia Zdrowak, 16 lat. Skontaktowałem się z panią Zofią Zdrowak, poszedłem z nią do bloku 11, zadałem jej pytanie, czy to pani wykonała ten napis w tynku. Ona popatrzyła na ten napis, pamiętam to dokładnie, i mówi: proszę pana, ja w ogóle nie pamiętam dzisiaj, że ja taki napis wykonałam, bo byłam tak strasznie pobita przez Rysmana, w tak ogromnym szoku, że ja sobie o tym zapomniałam. Kolejne posiedzenie sądu się nie odbyło. Zbliżał się front. Zaczęła się pośpieszna ewakuacja. Dwie córki wraz z matką w czasie ewakuacji obozu na trasie Marszu Śmierci zbiegły. Natomiast ojciec został wywieziony do Mauthausen i tam zginął. Aktywność konfidentów przynosiła straszliwe efekty. W 1942 roku gestapo aresztowało 33 członków obwodu oświęcimskiego AK, w tym niemal cały sztab. Wszyscy zostali rozstrzelani pod ścianą straceń. Jesienią 1944 roku w wyniku działalności konfidentów do aresztu policyjnego w bloku 11 trafiło kilkunastu konspiratorów. Aresztowano m.in. Franciszka Hoszka, pseudonim Beethoven, i Janinę Mydlarz, pseudonim Starucha, żonę Wawrzyczka. Partyzanci Sosienek jako zbrojne ramię podziemnego państwa wykonywali na zdrajcach wyroki śmierci, aby pozbawić okupanta tych źródeł śmiercionośnej informacji. Podczas likwidacji konfidenta w Jawiszowicach porucznik Wawrzyczek został poważnie ranny. No i przywieźli go do mnie. No to ja głosikiem do tego Urbańczyka, kogo miał za głowa. No to kazał mi jechać z nim na granicę Polanki, do Klęcza. Wojna się kończyła. Wejście wojsk sowieckich nie wszystkim przyniosło wolność. Ranny Wawrzyczek był bezbronny. Rosjanie dobić, bo to German dobił. Co się utłumaczyli, uprosili, że został, ale wzięli go dobić do szpitala, aresztowali. Odtąd podleczano mnie. Czarna kawa, suchy chleb. Zbrodniarz Ubowski drzemał na krześle koło szpitalnego łóżka z karabinem między nogami i naszą ukochaną polską biało-czerwoną opaską na rękawie. Bluźnierstwo i plugawienie narodowych świętości. Mój ciężki stan i rany broniły mnie przed wykonaniem wyroku śmierci.
Dla NKWD i komunistycznych władz z nadania Stalina największym wrogiem stali się żołnierze podziemia. W piwnicy dwóch zbirów z UB, półanalfabeta, czytał z kartki z drewnianego papieru. Miałem podpisać współpracę z okupantem, z SS, paradowanie żołnierzy SS, mordowanie Polaków i działaczy lewicowych i wiele innych haniebnych oskarżeń i insynuacji. Podpisu odmówiłem kategorycznie. Ja się podkurował, zażymłem, ja się uciekł ze szpitala. Prześladowania po wojnie nie ominęły także Zofii Zdrowak. Była śledzona, przesłuchiwana. Aż do 1956 roku znajdowała się pod obserwacją jako element niepewny. Długo też nie mogła znaleźć pracy. Część tych AK-owców w 1946 roku zostało aresztowanych przez NKWD, wywiezionych do więzienia w Czechowicach. Oskarżono ich o wrogą działalność na podstawie tak zwanej sierpniówki. A za chwilę za mną przyjechała milicja i rewizja w całym domu. Poprzewracali, ale nic nie znaleźli. Mama się potem zdenerwowała, poszła do szafy, wyjęła ten order swój przez zasługi, rzuciła na stół, mówi, w jakim ja świecie żyję, tyle przeżyłam. Mówi, a teraz jeszcze mi nie dacie spokoju. No ale też nie mogliśmy tam jeździć, bo się też interesowało ubyniem. Byłem z bratem, to potem my lecieli na autobus, no i za ramiona nas łapnął, jeszcze byli. Wawrzeczka. Żeby to był ostatni raz, nie macie prawa tu przychodzić. W każdym razie to było notowane, to co Wawrzeczek powiedział. I to potem mówili, że to się zapamiętają. W czasie, gdy prześladowano żołnierzy Armii Krajowej, błyskawiczną karierę robił Józef Cyrankiewicz, były więzień Auschwitz, jeden z członków obozowego ruchu oporu. Szybko został premierem komunistycznego rządu. Im bardziej niszczono pamięć o bohaterach spod znaku AK, tym bardziej Cyrankiewicz wyrastał na czołową postać obozowej konspiracji. Jego działalność w obozie budzi dziś wiele kontrowersji. Gospodyni przynosiła nam w nocy coś do zjedzenia. Mówi, słuchajcie, Jaśko przyjechał. Proszę, Wawrzeczka. I pierwsze słowo Wawrzeczka. No słuchajcie, panowie. Powiedzcie mi, kto to jest ten Cyrankiewicz w dniu naszej ucieczki zawiadomił z ucieczka dwóch studentów Politechniki Lwowskiej element destrukcyjny. Wawrzeczek mówi, element destrukcyjny to jest dla was wyrok. Wawrzeczek sprawdził uciekinierów i nie wykonał wyroku. Walczyli w jego oddziale do końca wojny, przynosząc wolność innym współwięźniom. Dowódca kazał skryć broń, rozkaz wracać do domów i zameldować się w dowództwie i wtedy pojechaliśmy do państwa jeglińskich, tam do tej kwatery partyzanckiej, podziękować tym ludziom i pożegnać się z nimi, a gospodyni wybiegła naprzeciw nas. Chłopaki, uciekajcie, NKWD z was szuka. Z Wawrzyczkiem pożegnaliśmy się też. I mówię, no co, widzicie, kto was szuka? Mówi, a kto o was wiedział wszystko? Wszystko o was wiedział tylko Józef Cyrankiewicz.
Kostek Jagiełło, przedwojenny działacz PPS i uciekinier z Auschwitz, który zginął 27 października 1944 roku w nieudanej akcji uwolnienia więźniów, stał się dla komunistów idealnym bohaterem na powojenne pomniki. Dlaczego Wawrzyczek nie brał udziału w tej akcji? Okazało się, że kiedy Wawrzyczek dowiedział się, że ta akcja opiera się na słownej umowie z Niemcem, z załogi oświęcimskiej, stwierdził, że on nie będzie brał w tym udziału, bo no, wiedział, że nie może im ufać. W wyniku tej nieudanej ucieczki zginęło 5 więźniów Auschwitz, w tym Bernard Świerczyna, pseudonim Max. Bernard Świerczyna był jednym z przywódców obozowej konspiracji. Do dziś pozostaje tajemnicą, dlaczego znalazł się właśnie w tej ucieczce, skoro miał kontakt z Sosienkami. To miejsce, w którym zginął Kostek Jagiełło w Łękach Zasolu po 1945 roku, było miejscem namiętnie odwiedzanym przez komunistów. Tam pojawiali się prominenci partyjni, tam składano kwiaty, odbywały się uroczystości państwowe. Zresztą komuniści sami ten pomnik wymyślili, bo pierwotnie w miejscu, gdzie ten pomnik stoi, stał krzyż, który upamiętniał śmierć Kostka, postawiony przez mieszkańców. Z krótką informacją, co w tym miejscu się wydarzyło. No, jako że komuniści zawłaszczyli sobie całą historię Kostka, postanowili, powiedzmy, ugrać coś dla siebie. Stworzyć takie miejsce, gdzie będą mogli się spotykać i hołubić ten ruch lewicowy, który ofiarnie walczył pod Oświęcimiem. A tak faktycznie to walczyła od samego początku Armia Krajowa. Mentalność tych młodych ludzi była inna niż jest teraz. Tam rodzinnie się wszystko trzymało. Wiary wszyscy się trzymali. Jeden drugiemu pomaga. Ja uważam, że w czasie tego terroru, że byli ludzie, którzy nie dali Polsce zginąć, to jest wielkie bohaterstwo. Myślę, że tak jak kiedyś propaganda komunistyczna zaraziła tych ludzi kłamstwem, tak my teraz będziemy ich zarażać prawdą. Zabrali im dom, by wznieść bloki śmierci. Nie byli obojętni, nie byli obojętni w cieniu swądu piekła, nie byli obojętni, choć nienawiść wściekła. Zostali ludźmi, wolność i chleb były w cenie życia. Nie byli obojętni, nie byli obojętni dla dobroci chleba, nie byli obojętni dla wolności nieba. Zostali ludźmi. Zapomniał świat o przeklętym mieście. Nie byli obojętni, nie byli obojętni, świat zasłonił gardę. Nie byli obojętni, aby mówić prawdę.